dobry serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej inauguracyjnej sesji Radnych Miejskich w Mrozach. Przypadł mi ten zastrzyk z wiadomo jakich powodów. Bardzo jestem usatysfakcjonowana, że mogę poprowadzić dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza Jana Sekcieta. Witam pani sekretarz miasta, panią Demetkowską. Witam zaproszonych gości, witam wszystkich kolegów, koleżanki radne ze starej kadencji, nowej. Wśród gości mogłabym także z kartki. Witam panią dyrektor. Przepraszam, że tak od tej strony zacznę. To nie jest jakieś wyróżnienie, to po prostu tak po kolei, prawda? Witam panią dyrektor Włocha, panią profesor, prawda? Witam panią dyrektor MOPS-u, panią profesor Matulę, witam panią dyrektor przedszkola numer 3, panią witam panią wicedyrektor szkoły numer 4, panią Misiak, panią Cieśla, nauczycielkę szkoły numer 4, wicedyrektor, tak? Przepraszam. Pana dyrektora Wojewódzkiego Zakładu, pana Rzecznika, panią dyrektor przedszkola panią panią dyrektor gimnazjum numer 1, panią Czapską, dyrektora szkoły numer 3, pana Szczłana, kierownika Ministerstwa Zdrowia, pana Jaka. Panią Emilię Krzysztofę, przedstawiciela Gazety Wojnowskiej. Witam pana dyrektora Polskiego Stanisława Kowalskiego, bo tak się schodzi w mediach, tak już nie zawołałam. Witam serdecznie panu tutaj na mnie nasze obrady. Na podstawie artykułu 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym otwieram inauguracyjną sesję Rady Miejskiej Podnowa. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Przedstawiam porządek obrad dzisiejszej sesji. Kiedy przedstawię państwu porządek sesji. Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Wojnowa w dniu 20 listopada. Otwarcie sesji przez radnego seniora. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze. Ślubowanie radnych. Ślubowanie burmistrza miasta. Wręczenie burmistrzowi miasta zaświadczenia o wyborze. Ślubowanie burmistrza miasta. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Powołanie komisji skrutacyjnej. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Przeprowadzenie głosowania, przedstawienie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Wojnowa, przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej, wybór wiceprzewodniczącego Rady, powołanie komisji skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, przeprowadzenie głosowania, przedstawienie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wojnowa. Teraz następnym punktem naszego porządku będzie wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. I proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, przepraszam, panią Barbarę Kutę o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Proszę o wyczytywanie radnych i podejście po oświadczeń. Danuta Barna. Thank you.
Paweł Trzaskowacki. Dziękuję bardzo.
Punkt 5. Ślubowanie burmistrza miasta. Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania przez radę gminną. Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Thank you.
Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartach do głosowania. Za głosy ważne uznaje się te, które zostały oddane na jednego kandydata. Należy przekazać nazwisko przedstawicielstwa X. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Proszę o zgłaszanie. Nie. Proszę o zgłaszenie kandydatu lub kandydata na przewodniczącego Rady Ministrów. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni radni, szanowni goście, chciałbym zgłosić kandydata na przewodniczącego Jana Skowrońskiego. Wpisując kandydata, mógłbym w zasadzie nic nie powiedzieć, bo jest tak barwną, znaną postacią w Kolejnowie, tak lubianą, tak szanowaną, że w zasadzie co bym nie powiedział, to wszystko o nim wiemy. Proszę Państwa, Jan Skowroński jest wyjątkowym społecznikiem, zaangażowany całą działalność Kolejnowa, we wszystkie organizacje, wszystkim znanym, bardzo lubianym i szanowanym obywatelem. Proszę Państwa, w ostatniej kadencji był przewodniczącym Rady, dał się poznać jako wyjątkowo lubiany przewodniczący, skuteczny, z ogromnym doświadczeniem. Proszę Państwa, żal by było, gdyby ponownie Jan Skowroński nas nie poprowadził w tej nowej pięcioletniej kadencji. Życzę mu z całego serca, aby jego kandydatura przeszła i żeby został i dalej nas motywował do ciężkiej własnej pracy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć lub ma składa jeszcze jakiegoś kandydata na przewodniczącego? Nie. A więc czy pan były przewodniczący Jan Skowroński wyraża zgodę na kandydowanie? Wyraża. Thank you.
Thank you.
powiem może krótko. Staram się, bo może wszystkich staram, żeby tego zaufania waszego nie zawieść. Dziękuję koledze Jurkowi Poznarowi za tak barwne przedstawienie mnie, niemalże za zarekomendowanie. Dziękuję bardzo. Nie uważam się za taką osobę. Raczej zawsze staram się być skromny i takim pozostanę. Ale serdecznie dziękuję. Przystąpię do dalszego prowadzenia dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad, czyli wybór wiceprzewodniczącego obrad. Podpunkt A punktu 8, powołanie komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proszę radny Andrzej Matuszewski. Ja mam propozycję taką, panie przewodniczący, żeby pozostawić tę poszczególną komisję, czyli panią Bonę, Dziękuję bardzo. Pytam, czy wyrażamy zgodę. Pani Bona wyraża zgodę? Dziękuję. Pani Danuta wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Łukasz wyraża zgodę? Dziękuję. Bardzo bym prosił o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej, wszystkich radnych. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie pani Bona Szaban, pani Danuta Barna oraz pan Łukasz Ptak. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Komisja Skrutacyjna została wybrana w przedstawionym składzie jednomyślnie. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy. Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jeżeli już jestem przy głosie, to zgłaszam na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa koleżankę Barbarę, która do tej pory piastowała tą funkcję. Dała się poznać w tej kadencji jako osoba bardzo zdyscyplinowana, koleżeńska, szczera. I dziękuję jej, tutaj nie miałem takiej okazji podziękować jej za minione 4 lata, czynię to obecnie. I bardzo proszę Basiu o przyjęcie tej funkcji na tą 5-letnią obecną kadencję. Bardzo ci proszę Basiu, wyrażę zgodę. Ja dziękuję za takie zaufanie. No wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, dziękuję bardzo, bardzo proszę o przystąpienie Komisji Skrutacyjnej.
Dziękuję bardzo.